Siemka, siemka, tutaj Kartsman 062004. Wczoraj wyszedł, nagrywam to dzisiaj, jest środa. Nie wiem, czy dzisiaj to wpuszczę, ale mam nadzieję, że wpuszczę na YouTube'a. Wczoraj wyszła gazeta Just Kick It, nowy. Zawiera ona 12 kart Adrenalin, jedna karta Power Up, jedna karta limitowana i ta karta limitowana z kategorii Power Up, tutaj jest napisane, to właśnie to jest do wyboru. Między innymi był Pain of Verratti, Piszczek, ja wziąłem Piszczka, Pepe, Aguero, Messi był też do znalezienia, bo jednego widziałem. No, więcej nie pamiętam. Tutaj dalej mamy, no, gazeta jak gazeta, nie chcę was tu zanudzać. Ja akurat byłem wczoraj w kinie i po prostu no, kupiłem i otworzyłem w kinie, bo nie wiedziałem co będzie, ale po prostu no, była multipla, tam multipla ta cztery osoby, defensive lineup. I jeszcze drugą kartą specjalną był Griezmann na falsie. No. Dobra, lecimy tutaj dalej. Mamy takie plakaty. Tutaj mam plakat Bayern Monachium. Tutaj mamy plakat. Może ja je wyrwę. Tutaj. O właśnie, ja tego nie lubię, że to jest coś napisane, a tu jest plakat. Nie lubię tego. No tu mamy tutaj Müllera. Tutaj mamy Paula Pogba. Tu jest Mariusz Stępiński, Polak, tutaj mamy Krychowiaka, a tutaj jeszcze Arkadiusza Milika, nie wiem czy tak, on tu ma aparat na zębach? Aha, tak właśnie go nie poznałem w tych barwach. Tu mam ten Bayern, co pokazywałem. Oraz Romelu Lukaku. W barwach niebiesko-białych, klubowych. Zawodnik gra w Belgii. Dalej zobaczymy sobie jeszcze mam pocztówki. Nie, może ktoś się zrobi zrzut ekranu. I w następnym jest to samo, tylko bez karty Power Up. Następny jest za miesiąc bez 3 dni, czyli 20 grudnia. Już 4 dni przed świętami. Fajne jest to logo FIFA. No to chyba w tym, wszystko w tym odcinku. Dzięki, cześć.